Skrzynie z dokumentacją z Auschwitz wywiezione do Niemiec. Muzeum Auschwitz zawiadomiło prokuraturę oraz IPN o możliwości popełnienia przestępstwa. Trzy skrzynie z dokumentami załogi obozowej Auschwitz odnaleziono niedawno w okolicach Przełęczy Kowarskiej na Dolnym Śląsku. Poszukiwacze z Niemiec wywieźli je do swojego kraju. Rafał Marek. To, że w okolicy Przełęczy Kowarskiej na Dolnym Śląsku zostały ukryte skrzynie z nazistowskimi dokumentami, nie było tajemnicą. Szukało ich wielu. Także Daniel Zapała. Ktoś musiał wiedzieć, ktoś musiał dać cynk, co tu jest zakopane i wykopali to. Gdzie szukać, wiedzieli dwaj Niemcy. Przyjechali tam z konkretnym planem, to nie było tak, że oni szukali czegoś. Oni mieli mapę, dokładnie wiedzieli, gdzie to jest. Poszukiwacze wiedzieli również, kogo poprosić o pomoc w wykopaniu skrzyń. Zrobił to Mieczysław Bojko, miał za to dostać 5000 euro. Dziś nie chciał z nami rozmawiać. Nagraj wiadomość. Ale jeszcze kilka dni temu chętnie wypowiadał się w radiowej Jedynce o wykopanych dokumentach. Gdyby one dotyczyły więźniów, to na pewno bym jakąś tam inną decyzję podjął. Ale że te dokumenty dotyczyły Niemców, to nie miałem jakiejś tam skrupułów. Tłumaczenie zaskakuje, bo w skrzyniach miały znajdować się akta osobowe katów, SS-manów z obozu w Auschwitz. Jeżeli w tych dokumentach rzeczywiście znajdują się nazwiska członków załogi SS, są one niezwykle cenne i z punktu widzenia naukowego, i z punktu widzenia śledczych, którzy cały czas badają zbrodnie popełnione w Auschwitz. Akta mogą pomóc we wskazaniu i ewentualnym skazaniu nazistowskich funkcjonariuszy. W Auschwitz było 8 tysięcy SS-manów. Wielu z nich uniknęło odpowiedzialności, bo ich akta zostały spalone lub zaginęły. Wszystkie osoby, które posiadają takie dokumenty, bądź wiedzą o ich istnieniu, mają obowiązek powiadomić o tym prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. I z tego co wiem, tutaj tego ustawowego obowiązku nie dopełniono. Nie tylko, że tego nie dopełniono. Dokumenty wywieziono do Niemiec. Nie mamy innego wyjścia jako instytucja stojąca na pieczy historii Auschwitz, jak tylko poinformować odpowiednie organy, żeby tą sprawą się zajęły. Od głośnej kradzieży napisu Arbeit macht frei to czwarty przypadek kradzieży w Auschwitz-Birkenau. Trzy wcześniejsze zostały udaremnione, ale tylko jedna zakończyła się wyrokiem skazującym. Im więcej lat upływa od wyzwolenia Auschwitz, tym większą wartość materialną zyskuje wszystko, co związane z tym miejscem. W tym wypadku jednak chęć zysku bezcześci pamięć ofiar, dlatego powinna być bezwzględnie karana. Rafał Marek, Kronika.